W dalekiej przyszłości wybieracie się z rodziną na koncert, ale to nie jest zwykły występ. Zapraszam za kulisy. Oto co dzieje się naprawdę. Wasz mózg jest połączony z mózgami innych słuchaczy. Jeszcze nie rozumiecie? Płacicie za wstęp i zlewacie się z wykonawcą, publiką, orkiestrą, a nawet z drganiami powietrza. Słyszycie melodię, czujecie emocje, wracają wspomnienia. Ruszacie w podróż. Wyobraźcie sobie, że przenosicie się w czasie i naprawdę przeżywacie to raz jeszcze. Oto wasza przyszłość w umyśle zbiorowym. Jest teraz daleka przyszłość. Twoje ciało nie istnieje. Jesteś komputerem. Twój umysł jest potężniejszy niż miliard dawnych superkomputerów. Praca, żywność, języki, woda, a nawet myśl, tworzywo człowieczeństwa, to wszystko przeszłość. Jesteś nieśmiertelny. Czujesz się nieswojo, słusznie. To nie science fiction. Współcześni myśliciele twierdzą, że zapewne tak będzie wyglądał twój świat. Oni poprowadzą cię dziś przez przyszłość. Zobaczymy, jak radzi sobie w niej pewna rodzina. Wynalazek po wynalazku. Oto historia twojej przyszłości. Oto, co będzie. Za milion lat. Połączenie umysłów. Ludzie mają współpracę w genach. To przesądziło o naszym sukcesie. Żaden inny gatunek nie tworzy tak złożonych grup, nie odgaduje, co myślą inni i nie współpracuje na taką skalę. Właśnie, komunikacja jest naszą supermocą. Zarówno ustna, jak i pisana. Od kiedy pierwotne pomruki przerodziły się w słowa, człowiek zajmuje pozycję gatunku alfa. Odkąd pierwsze naczelne zaczęły mówić, komunikacja między ludźmi przebiega tak samo. Mężczyźni mówią, nie chcę o tym rozmawiać. A kobiety pytają, dlaczego? Musiałem. Przepraszam, ale musiałem. Wybaczamy, ale Chuck ma rację. Język słów jest wprawdzie naszą supermocą, ale nieporozumienia bywają naszą zgubą. Zajrzyjmy do Biblii. Wieża Babel jest jednym z protomitów ludzkości, zgodnie z którymi dawno temu wszyscy ludzie mówili tym samym językiem. Postanowili wspólnymi siłami dokonać najwspanialszego wyczynu, do jakiego byli zdolni. Wznieść wieżę sięgającą nieba. Rozpoczęli budowę. Gdy wieża była już naprawdę wysoka, Bóg wyjrzał zza krawędzi niebios i powiedział: zaraz, zaraz, nie zgadzam się na to. Zrobił coś bardzo sprytnego. W końcu to Bóg. Sprawił, że budowniczowie wieży przestali się nawzajem rozumieć. Kiedy pomieszał ludziom języki, ci zorientowali się, że nie są już w stanie współpracować. Wieża Babel runęła, żeby już nigdy się nie podnieść. To doskonała wykładnia tego, jak myśli człowiek. Gdybyśmy tylko mogli się z kimś naprawdę jasno porozumiewać, moglibyśmy też stworzyć z tym kimś coś naprawdę wspaniałego. Wiecie już, do czego zmierzamy? Doświadczymy eksplozji rozwoju komunikacji i to już w najbliższych 20 czy 30 latach. Połączymy swój mózg z internetem. Zmierzamy ku erze komunikacji czystej, bezproblemowej i niczym niezakłóconej. Umożliwi nam ona tworzenie dzieł, przy których wieża Babel będzie wyglądała jak zestaw klocków Lego. Ta rewolucja już się zaczęła. Na aplikacje komunikacyjne wydajemy miliardy dolarów rocznie. Twitter,
emoji i tłumacz Google przełamują barierę języka. Ale to dopiero pierwsze kroki w ewolucji łączności. Za kilka tysięcy lat słowne języki będą już zamierzchłą przeszłością. Komunikacja będzie przebiegać bez przeszkód i z prędkością światła. Charakter ludzkiej egzystencji fundamentalnie się zmieni. Oto jak tego dokonamy. Pierwszy etap – telepatia. Obwody w naszym mózgu będą połączone z ultraszybkim internetem. Ziści się w końcu marzenie o komunikacji między mózgami. Nastąpi przełom w dziedzinie wymiany informacji. Skończy się era prywatności. Szykujcie się na następny krok. Inteligencję roju. Szybkie łącza i komunikacja między mózgami umożliwi agregację różnych punktów widzenia, zwielokrotnienie naszej inteligencji i współpracę na zasadzie roju, rozwiązywanie problemów niemożliwych do rozwiązania w pojedynkę. Ta zdolność przyda się przy spotkaniu z obcą inteligencją. Porozumienie się z nimi będzie wymagać wielkiej pomysłowości. Stanie się możliwe tylko dzięki rewolucji w kontaktach. Inteligencja roju uczyni nas gatunkiem superinteligentnym. Ostatnim etapem rewolucji będzie połączenie umysłów w jednolitą świadomość. Jak z tym szalonym koncertem, przekroczymy granice indywidualności i odrzucimy poczucie jaźni. Połączeni w wielką superinteligencję, pozbawieni barier, będziemy realizować to, co podpowie nam nasza nieskrępowana wyobraźnia. Jaka będzie wieża Babel przyszłości? Zostańcie z nami, a się przekonacie. Najpierw cofnijmy się do etapu, na którym ludzkość zaczyna przygodę z telepatią. Oto jak może wyglądać kolacja przyszłości. Byłbym zapomniał. Myśl biegnie szybciej niż słowo. Posłuchajcie w zwolnionym tempie. Mózg jest szybszy niż język. Czy to nie dziwne, że usta będą służyć tylko do jedzenia i oddychania? W przyszłości będziemy jeść w milczeniu, bo tradycyjne słowa po prostu znikną. Procesory w mózgu umożliwią nam komunikację telepatyczną przez internet. Słyszałaś o tsunami w Maroku? Spotkałam dziś ciekawych ludzi. Niektórzy, jak Oskar, nie wszczepią sobie implantów, będzie je bowiem można zhakować. No ale o tym później. Jak wam minął dzień? Jeszcze się nie zmodyfikowałeś? Jak dotrzeć do tego punktu z naszej bieżącej rzeczywistości? Kluczem do przemian będzie język, który połączy wszystkich ludzi. Skąd mamy go wziąć? Mówię to bez ogródek i z dużym przekonaniem. Internet jest językiem uniwersalnym. On już istnieje. Można by pomyśleć, że powinniśmy się teraz wymieniać wspaniałymi ideami i tworzyć nowe środki komunikacji. A co my robimy? Wysyłamy sobie emoji, buźki wyrażające emocje, bo są urocze i zrozumiałe. Może urocze, a może bardzo drażniące. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że emoji są elementem nowej gramatyki, łączącym ludzi na całym świecie w bezprecedensowy sposób. Przyłączymy korę mózgową do syntetycznej kory w chmurze. Sądzę, że będzie to hybryda biologiczna mózgów z ich niebiologicznym rozszerzeniem. Przyłączywszy mózgi bezpośrednio do chmury, spełnimy swoje marzenie o telepatii. To wcale nie jest naciągany pomysł. Jeśli stworzymy nanoimplanty, nanosensory wszczepiane do mózgów, będziemy mogli porozumiewać się w sposób, jakiego wcześniej nawet sobie nie wyobrażaliśmy. Thought about in society so far.
Trwają eksperymenty z interfejsem mózg-komputer, co sugeruje, że telepatia może istnieć już teraz. Ależ to niebezpieczne? Ile związków się przez to rozpadnie? Spójrzmy na tweety. Pisanie ich wymaga wysiłku, uruchomienia aplikacji, otwarcia okienka edycji, napisania wiadomości i kliknięcia tweetnij. A ludzie i tak piszą rzeczy, których później żałują. Tracą przez nie pracę i się rozwodzą. Z telepatią będzie bałagan. Oto, kiedy telepatia jest fajna. Kiedy tylko ja jestem do niej zdolny. Kiedy to moja supermoc umożliwiająca czytanie ludziom w myślach. Taka telepatia, to rozumiem. Telepatia będzie zapewne ogólnodostępna, ale nie unikniemy chorób wieku dziecięcego. To nie będzie piknik. Nie daj Boże, żeby istniał myślowy odpowiednik twitterowego linczu. Nie wyobrażam sobie nic gorszego. Co innego, gdyby to była po prostu nowa metoda łączności z powiadomieniami myślowymi zamiast tekstowych. Z drugiej strony kontakty międzyludzkie mogą się wysubtelnić. Czulibyśmy bowiem nie tylko wagę słów, ale i myśli. Coś niebywałego, pomyślcie. Natychmiastowa, głęboka, empatyczna komunikacja. Ludzkość zmieniłaby się na zawsze. Ale nie przyjdzie nam to łatwo. Urządzenia bezprzewodowe działają w uzgodnionym standardzie, na przykład Bluetooth czy Wi-Fi. Ale telepatia ma łączyć ludzi, a ludzie nigdy się w niczym nie zgadzają. Fundamentalny problem polega na tym, że każdy mózg jest inny. Na hasło góra myślę o Matterhornie, bo widziałem go w dzieciństwie. Kiedy myślę o górze, w moim mózgu działają inne neurony niż w waszym. Konieczne jest tu takie mapowanie, by moje neurony uruchamiały odpowiednie obszary w mózgu drugiej osoby. To trudny problem z dziedziny uczenia się maszyn. Problem dotyczy zresztą nie tylko maszyn. Ludzi też czekają wielkie zmiany. Nie wszyscy przestawią się od razu. Niektórzy nie zechcą udostępniać innym swoich myśli. Oskar, ojciec naszej rodziny przyszłości, jeszcze nie przekonał się do nowej techniki. Rozmawiałaś z Sajani? Jak długo Oskar wytrzyma, skoro wszyscy wokół komunikują się telepatycznie? Damon chce się ożenić z inną. Żąda rozwodu? Nie, oboje ją polubili. O co chodzi? O nic. Dosyć tego. Prędzej czy później będzie musiał ustąpić, by uczestniczyć w rozmowach. Moduł telepatii, dawka, Oskar. Co jest na deser? Telepatia jest coraz bliżej. Połączenie umysłów będzie zdarzeniem wyjątkowym w dziejach ludzkości. Rozwój inteligencji gwałtownie przyspieszy. Zaczniemy powrót ku wieży Babel. Nie obędzie się jednak bez poświęceń. Udostępniając sobie nawzajem najskrytsze myśli, zaczniemy zacierać dzielące nas różnice. Będzie to też początek końca czegoś, co bardzo cenimy – prywatności. W przyszłym świecie telepatia internetowa połączy nasze mózgi. Rozwój ludzkości zacznie zmierzać ku futurystycznej wieży Babel. Tylko pomyślcie, do czego to doprowadzi? Hey,
Jeśli akt woli wystarczy, by nawiązać bezsłowną rozmowę z kimś, kto jest bardzo daleko, zmieni się stopień naszego zaangażowania w innych oraz nasze poczucie intymności. To ryzykowny kierunek. Czasem nieujawnianie pewnych informacji jest w najlepszym interesie obu stron. Czasem trzeba zaczekać. Nawet podczas tej rozmowy myślicie o mnie różne rzeczy. Skupiacie się na łysinie. Macie ochotę mi o tym powiedzieć? O jakiej łysinie? Nic nie zauważyłem. No dobrze, myślałem o niej. Gość ma rację. Są myśli, którymi wolałbym się nie dzielić. No ale w świecie łączności międzymózgowej możemy nie mieć wyboru. W roku 2010 internet miał 1 miliard użytkowników. Koło roku 2025 ma go używać każdy z 8 miliardów ludzi. Pomyślmy, że już niebawem wszyscy będziemy mieli dostęp do internetu. 8 miliardów ludzi z megabitowym łączem, z dostępem do łączności nowej generacji. Internet zmieni się w sieć mózgów. Będziemy przesyłać emocje, wspomnienia, uczucia. Wszystko się zmieni. Jeśli sygnał pochodzi z głębi mózgu, jak kontrolować nieświadomy transfer? Nasze najskrytsze myśli i uczucia będą mogły zostać zhakowane i rozesłane po całej sieci. Kto będzie miał dostęp do najbardziej osobistej części nas samych? I jak to zmieni samą komunikację? Prywatność jest rdzeniem wielu cennych elementów człowieczeństwa, na przykład miłości i życia rodzinnego. To podstawowe prawo człowieka. Istnieje groźba, że erozja prywatności zmieni naturę ludzką i nasze stosunki z innymi na gorsze. Będziemy się bali myśleć, świadomi, że ktoś nas stale obserwuje. Martwicie się, że władza ma wgląd w historię waszej przeglądarki? W przyszłości będzie znać całą historię waszych myśli. To rodzi ważne pytanie. Czy w przyszłości będziemy mieć prywatność? Nie, ale wtedy to będzie inna rozmowa. Sprzedano nam wygodę i wydajność. W zamian pozwoliliśmy się szpiegować w każdym aspekcie życia. Dostajemy informacje za darmo oddając dane na swój temat. Jeśli w każdej decyzji pośredniczy algorytm decyzji o tym, co jeść, kogo pokochać i dokąd pójść na lunch, to mamy do czynienia ze zniszczeniem jaźni, niezależności i wolnej woli. To już kwestie filozoficzne. W najbardziej dystopijnym scenariuszu obserwują nas cały czas. Wasze zdjęcie na Facebooku staje się elementem zbioru danych skojarzonych z konkretną osobą i jej otoczeniem. To dzieje się już dziś. Człowiek czuje się obserwowany, jeśli wie, ile danych można pozyskać przez komputer i jak spójny obraz człowieka można w ten sposób zbudować. Gdy nadejdzie epoka telepatii, komputery przestaną śledzić słowa, klucze i twarze, a zaczną śledzić nasze myśli i uczucia. Przerażające. To kwestia dotycząca wolności i praw człowieka. Grozi nam, że stworzymy globalne państwo policyjne. Zdaniem niektórych już w nim żyjemy. Spędzamy coraz więcej czasu w internecie. A internet obserwuje nas i się uczy. Ta wymiana może przerażać. Pracujemy w moim studiu nad narzędziami wykorzystującymi widzenie maszynowe. Trevor Paglen, artysta z San Francisco, stworzył ten materiał ze słynnym Kronos Quartet. Wygląda jak zwykły koncert, ale nim nie jest. Na tych muzyków patrzy nie tylko publiczność. Kamery przekazują występ na ekran, a algorytmy interpretują obraz.
Dostrzegamy ostry kontrast pomiędzy tym, jak odbieramy ten występ my, ludzie, a jak widzi go maszyna. Jak widać, maszyna nie zawsze widzi wyraźnie. Ale stosując podczas występu program rozpoznający twarze, Trevor pokazuje nam, jak komputery widzą nas i zapamiętują i z jaką łatwością mogłyby ująć nas w algorytm, niekoniecznie zorientowany na to, co dla nas najlepsze. Obawiam się, że tak dogłębna kwantyfikacja codzienności stworzyłaby społeczeństwo skrajnych konformistów. Zamieszczając na Facebooku swoje zdjęcie z kuflem piwa, powodowalibyśmy automatycznie podwyższenie składki ubezpieczenia OC. Fatalnie, ale może być znacznie gorzej. Wyobraźmy sobie, że popełniono zbrodnię, a CIA i FBI chcą mieć dostęp do każdego, kto ich zdaniem byłby zdolny do popełnienia zbrodni tego typu. Agenci skanują globalną bazę danych i typują nazwiska. Możecie być niewinni, a znaleźć się na liście. Być może myślicie o Edwardzie Snowdenie. Nieograniczony dostęp do danych prowadzi do nadużyć. Jak dopilnować, by technika nie służyła do nieuczciwego kategoryzowania ludzi? Mówię tu o profilowaniu na tle rasowym i nie tylko. A co z kradzieżą tożsamości? Już dziś mamy z nią problem, ale gdy internet stanie się częścią mózgu, hakerzy będą mogli nie tylko kraść dane, ale i włamywać się do umysłów. Niektórzy, lecąc samolotem, martwią się, myśląc o setkach tysięcy wersów kodu, dzięki którym maszyna nie spada. Dla mnie nasza bezbronność w sferze cyfrowej jest tym, czym w zasadzie bez przerwy się podświadomie martwię. To poważne zagadnienia o dalekosiężnych konsekwencjach. Będziemy musieli się z nimi zmierzyć, bo internet nie zniknie. W całej swojej historii człowiek ani razu nie zrezygnował z rozwoju jakiejś techniki, nawet najbardziej niebezpiecznej. Wszystko zmierza ku coraz większemu rozwojowi łączności. Nie ma odwrotu. Już otworzyliśmy puszkę Pandory. Sądzę, że w ciągu 20-30 lat ze zbioru jednostek staniemy się metainteligencją składającą się z 8 miliardów ludzi, połączonych ze sobą w chmurze, znających myśli i uczucia innych, wyposażonych w świadomość wyższego rzędu. Prywatność przejdzie do historii. To konieczne poświęcenie. Nowe, otwarte społeczeństwo będzie nam miało dużo do zaoferowania. Można sobie wyobrazić świat, w którym myśli płyną od umysłu do umysłu, a ludzie rozwiązują problemy dzięki cudzym punktom widzenia. Kiedy opanujemy telepatię i zmienimy definicję prywatności, znajdziemy się bliżej futurystycznej wieży Babel. Co nadejdzie potem? Rewolucyjna forma łączności, która odblokuje zbiorczą moc naszych mózgów. Wszystko będzie w naszym zasięgu, kiedy osiągniemy stadium inteligencji roju. Podobno co dwie głowy, to nie jedna. W przyszłości nie zostaniemy przy dwóch. Pomyślcie o 200, 2000, 2 milionach głów. Mózgów bezpośrednio zasilanych superszybkim internetem, komunikujących się telepatycznie, współpracujących z prędkością światła. Granica ludzkich możliwości zostanie przesunięta. Komu społeczeństwo przyszłości będzie zawdzięczać swoją potęgę? Właśnie tak. Pszczołom. Witajcie w erze inteligencji roju. Pszczoły muszą co roku szukać nowego domu. Tworzą rój i na drodze wewnętrznych negocjacji znajdują najlepsze miejsce. Niesłychane, że jedna pszczoła nie pojmuje nawet natury problemu, ale jako rój owady typują optymalną lokalizację. Pszczoły
Ktoś może wiedzieć dużo o geografii Chin, o której ja nie mam pojęcia. Mam za to pojęcie o krylu, o którym ten ktoś nic nie wie. Naprawdę wiem dużo o krylu. Razem możemy wygrać w quizie. Mniej więcej na tym to polega. Dzięki łączności budujemy więzi. Czeka na nas coś wielkiego, jeśli myśl stanie się łącznością. Chodzi o zbieranie danych od różnych grup. Fundamentem inteligencji roju w świecie zwierząt jest szybka komunikacja wewnątrzgrupowa. Ludzi ogranicza język składający się ze słów. To potężne narzędzie, ale zbyt powolne. Porozumiewamy się z prędkością od 40 do 60 bitów na sekundę, ale nasz mózg przetwarza dane znacznie szybciej. Mamy problem do rozwiązania i pracujemy nad nim wspólnie, jako jeden system. W przyszłości technika będzie działać tak gładko, że wystarczy nam nośnik myślowy. Rój telepatycznie opracuje rozwiązania optymalne dla całej populacji. Kiedy nauczymy się celowo łączyć w roje, osiągniemy zbiorczą inteligencję na ogromną skalę. Inteligencja roju może być jedynym sposobem na dotrzymanie kroku sztucznej inteligencji. Razem będziemy dysponować mocą obliczeniową porównywalną z milionami potężnych superkomputerów, pospołu pracujących nad najbardziej palącymi problemami, takim jak relokacja uchodźców z terenów ogarniętych wojną albo kwestia ocieplenia klimatu. Tak może wyglądać inteligencja roju. Jess telepatycznie łączy się z innymi ludźmi na świecie, by rozwiązać problem kryzysu migracyjnego. Ale gdzie moje maniery? Zwolnię, żeby wasz mózg mógł to przyswoić. Ta rozmowa trwała okamgnienie. Kolejne tsunami za niespełna miesiąc. Nie wspominając o huraganach w Ameryce Północnej i suszy w Azji Środkowej. Zmiany klimatu dają się we znaki miastom. Miliony ludzi zostały bez domu. Trzeba im pomóc. Da się ustabilizować klimat? Kiedyś tak. A co teraz? Trzeba dać im dom. Co robić? Przeprojektować miasta, przenieść ich poza ziemię. Zbyt czasochłonne. Musi być szybkie i tanie wyjście. Współpraca w roju umożliwia szybkie znalezienie pomysłowego rozwiązania. Mobilność, niskie koszty, czysta energia. Właśnie. Oto przyszłość komunikacji i współpracy. Pomoże oznaczać stworzenie globalnej demokracji. Coś wspaniałego, o ile tym zjawiskiem da się bezpiecznie zarządzać. Rój lekarzy szybciej znajdzie lek na każdą chorobę. Roje inżynierów mogłyby tworzyć urządzenia niewyobrażalne dla jednostki. Im rój będzie liczniejszy i lepiej skomunikowany, tym większą osiągnie moc, ale i on będzie miał swój ponury aspekt. Dużym grupom ludzi zdarza się czasem postępować bardzo głupio. W internecie już teraz nie brak hakerów i troli. Wyobraźcie sobie, że rój hakerów ma bezpośredni dostęp do waszego mózgu. Tak jest ze wszystkim. Każdą technikę można różnie wykorzystywać. Technika potęguje władzę. Sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. To narzędzie konkretyzujące wolę jednostki lub instytucji. Obowiązkiem człowieka będzie dołożyć swoją cegiełkę do procesu. Uczymy się na własnych błędach w dziedzinie techniki i komunikacji. Inteligencja roju to potęga. Musimy uważać, by nie wykorzystywać jej do zniewolenia innych. Prawdziwym sprawdzianem nowych możliwości będzie jednak dopiero spotkanie z czymś pozaludzkim. Właśnie tak. Z obcym.
Powiedzmy, że pewnego dnia odbieramy kosmiczną wiadomość. Nie szum, tylko wiadomość. Coś w tym stylu. Rzecz jasna, byłby to wstrząs. Niewątpliwie. Jak się z nim porozumieć? Ustalenie, co pozaziemskie istoty robią na naszym niebie, będzie sprawdzianem nowych możliwości. Stawką może być przetrwanie gatunku ludzkiego. Zmierzamy ku dalekiej przyszłości, w której za milion lat wzniesiemy własną wieżę, sięgającą nieba. Po drodze przyjdzie nam zmienić oblicze wszelkich kontaktów. Mówiąc za milion lat, nie mamy na myśli konkretnej daty. To przenośnia, bardzo odległa przyszłość, majacząca na horyzoncie wyobraźni. Tylko najśmielsi wizjonerzy widzą, dokąd zmierzamy. Niewykluczone, że po drodze dokonamy zadziwiających odkryć. Wychylę się i powiem, zapewne nawiążemy kontakt z cywilizacją pozaziemską. To jeden z wielkich punktów zwrotnych w naszej historii. Każdy kronikarz ewolucji człowieka będzie musiał uwzględnić pierwsze zetknięcie z inną inteligencją. Pytanie, co będzie, kiedy to już nastąpi? Trzeba się jak najszybciej upewnić, że nie chcą nas wymordować i pożreć. Owszem, to raczej istotne. Jeśli się z tym uporamy, co dalej? Najwspanialsza chwila w dziejach ludzkości? Albo i nie. Może być jak w nowym początku, albo jak w Dniu Niepodległości. Nowy początek, świetny. To film o emocjach, o komunikacji. Stanowi dowód, że porozumienie wymaga cierpliwości i naukowego myślenia, a nie pośpiechu. Jeśli odwiedzą nas obcy, to wcale nie musimy wysadzać ich w powietrze. Podoba mi się pomysł, że obcy są ładniejsi niż sądziliśmy. W ostatnich czasach przedstawialiśmy ich jako brzydali. To bez sensu. Obcy mogą być piękni. Słuszna uwaga. Tak czy owak, chwilowo przyjmijmy, że nasza styczność z obcymi będzie raczej przypominać nowy początek. W takim wypadku najważniejszym zagadnieniem dla naszej superinteligencji będzie to, jak się z nimi dogadać. To trudne. Nie mamy słownika. Od czego zaczniemy? Naszym zdaniem inteligentni obcy mają trzy atrybuty. Po pierwsze wzrok stereoskopowy, typowy dla łowców. Po drugie kciuk, instrument chwytny albo jakąś mackę. I po trzecie język umożliwiający przekazywanie informacji z pokolenia na pokolenie. Ale przybysze nie będą mówić po angielsku. Ich język nie będzie miał struktury podmiot orzeczenie dopełnienie. Mogę tylko mieć nadzieję, że są podobni do Salmy Hayek. Byłoby fajnie. Mówimy o komunikacji, Chuck. Nie zmieniaj tematu. Co z aspektem lingwistycznym? Kiedy będą malować dziwne kręgi i posługiwać się sznurkami i patykami, jak się z nimi porozumiemy? Rozszyfrowanie języka obcych to nasze być albo nie być. Naukowcy już nad tym pracują. Spytacie zapewne, jak? Otóż punktem wyjścia są istoty ziemskie, a konkretnie delfiny. Zespół dr Diany Rees z Oceanarium w stanie Maryland stara się zrozumieć te stworzenia i nawiązać z nimi dialog. Zainteresowałam się delfinami, bo one bardzo się od nas różnią. To nieziemskie istoty w więcej niż jednym sensie. Próbujemy ustalić, jak porozumieć się z ziemskim gatunkiem, możliwie najbardziej zbliżonym do obcych.
95 milionów lat temu rozeszły się ewolucyjne drogi delfinów i naczelnych. Ale te ssaki, tak jak my, mają duży mózg i dużą inteligencję społeczną. Nie ma na Ziemi gatunku, który lepiej nadawałby się do badań nad komunikacją z obcymi. Stworzyliśmy podwodną klawiaturę. Przypomina wielkiego iPhone'a. Reaguje na dotyk. Chciałam, żebyśmy mieli interfejs, okno wymiany informacji. To otwiera drogę do zrozumienia ich odgłosów. No jasne, międzygatunkowy iPhone. Doktor Rees ma nadzieję, że dzięki tej platformie ludzie i delfiny pewnego dnia zaczną się rozumieć. Byłoby wspaniale tłumaczyć je na angielski i móc im odpowiedzieć. To niebywałe, delfiny zdążyły się nauczyć, że ekran reaguje na dotyk. Co one mówią? Ciepła dziś woda, co? Tak. Mam nadzieję. Uwielbiam pływać, chętnie bym tam wskoczył. A może rozmawiają o polityce i filozofii? Niewykluczone, że kiedyś się dowiemy. Ekran dotykowy w pewnym sensie jest naszym oknem na ich umysł. Technika jest w stanie pokazać nam to, co ukryte, i sprawić, że usłyszymy niesłyszalne dla nas dźwięki. Gdyby to się udało, nie bylibyśmy już sami we wszechświecie. Przyjemna myśl. Właśnie dlatego Instytut SETI przygląda się badaniom nad delfinami. Diana zmaga się z takimi samymi problemami, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć podczas wizyty obcych. Musimy stworzyć plan. Ta technika może nam przyjść w sukurs. Dzięki niej będziemy mogli lepiej widzieć i słyszeć oraz więcej rozumieć. Staniemy się bardziej empatyczni i troskliwi, ale zdobywając wiedzę, bierzemy na siebie wielką odpowiedzialność. Zdecydowanie, lepiej bym tego nie ujął. Możliwe, że rozumujemy podobnie. Internet międzygatunkowy to krok ku językowi uniwersalnemu. Kto chce porozmawiać z Morsem, w przyszłości będzie mógł to zrobić. Magiczne przeżycie. Owszem. Ale nie jest powiedziane, że delfiny, obcy czy morsy, będą się z nami w czymkolwiek zgadzać. Dopóki komunikacja trwa, dopóty możemy jednak dążyć do lepszego zrozumienia i większej empatii. Zmierzając ku przyszłości, będziemy musieli opanować komunikację ze wszystkimi czującymi istotami, jeśli chcemy wznieść kiedyś własną wieżę Babel. Ale to jeszcze nie koniec. Przed nami łączność jeszcze wyższego rzędu. Jeśli myślicie, że utrata prywatności to dramat, nie przyjmiecie tego dobrze. Dojdzie do zaniku indywidualności na rzecz wielkiego kolektywu, myślącego bytu o konkretnych odruchach i skłonnościach. Całość jego inteligencji będzie, mam nadzieję, większa niż suma części składowych. Zmieni się polityka i charakter związków międzyludzkich. Czy można połączyć umysły? Zdecydowanie. W dalekiej przyszłości odrzucimy ego, poczucie jaźni, indywidualność i połączymy się w jedną świadomość. Z połączenia umysłów powstanie superinteligentna świadomość, w której jednostka będzie tylko małym fragmentem. On jest waszą przyszłością, oto umysł zbiorowy. Dobiega kresu nasza podróż do dalekiej przyszłości, w której ku niebu wznosi się wieża Babel. Ostatni krok w rozwoju kontaktów to coś niesłychanego. Nie poprzestaniemy na komunikacji telepatycznej i łączeniu się w roje, by po tysiąckroć zwiększyć swoją wydajność. Ostatni etap nastąpi, gdy zrzekniemy się poczucia jaźni i połączymy swoje umysły w jedną świadomość. W
miarę rozwoju łączności zatrze się granica między poszczególnymi mózgami. Setki, a nawet tysiące jednostek połączonych ze sobą w ten sposób stworzą tak zwany umysł zbiorowy. Brzmi przerażająco i może być przerażający. O tym za chwilę. Ale umysł zbiorowy może też dać nam wielką moc. Połączone ze sobą komputery są w stanie rozwiązywać znacznie trudniejsze zadania. Myślicie pewnie, że to przypomina umysł zbiorowy, ale te zjawiska bardzo się różnią. RUI jest zdecentralizowany. Zachowujemy w nim tożsamość. Umysł rozproszony to układ wyższego rzędu. Odrzuciwszy ego i indywidualność, tworzymy jedną scentralizowaną świadomość. W umyśle zbiorowym wszystko będzie wspólne. Weźmy na przykład wspaniałe przeżycie podczas koncertu, kiedy wszyscy czujemy to samo, słuchając solówki gitarowej. No właśnie, koncert. Pamiętacie ten występ? Nasza rodzina z przyszłości przeżywa muzykę jako część świadomości rozproszonej. Jeśli te umysły funkcjonują w środowisku cyfrowym, umożliwiającym interakcję głębszą od tej, na którą pozwala biologia, to sądzę, że zachodzi między nimi zbiorowa komunikacja wyższego rzędu. Zgadza się. Ci ludzie mogą być dowolną częścią występu. Ich połączone umysły tworzą wyższą inteligencję i świadomość. W tej epoce zmieni się nasze pojmowanie człowieczeństwa. Odrzucimy ego, instynkt samozachowawczy i ambicje. Staniemy się jednością i nie będzie już rzeczy niemożliwych. Taka wspólnota umysłów może być czymś bardzo potężnym. Może w tej kolektywnej domenie stwierdzimy, że to nie nasze decyzje nadają nam odrębność. Może dojdziemy do wniosku, że odrębność bierze się z charakterystycznego punktu widzenia, właściwego tylko nam, jako jednostce. I uznamy, że to wystarczy. Jestem przekonana, że zmieni się nasze pojęcie jaźni. Oddychajcie spokojnie. Wiem, że to trudne do ogarnięcia. Z poczuciem jaźni wiąże się przecież wszystko, co kojarzymy z człowieczeństwem. Umysł rozproszony będzie wymagał wyrzeczeń, zmusi nas do zmiany definicji człowieka. Pytanie, czy to się opłaci? Może nam grozić, że wszyscy będziemy wiedzieli to samo i stracimy tematy do rozmowy. To smutne. Przecież żyje się po to, by rozmawiać z przyjaciółmi. A jeśli wszyscy mają tę samą wiedzę, to nie ma o czym rozmawiać. Przykre. Owszem. Co to za życie bez gadania głupot? Może się przekonamy. A co z naszą autonomią? Co będzie, kiedy złączymy umysły? Pozostaniemy sobą, czy staniemy się jednym i tym samym? Połączenie umysłów może nam wyjść na dobre, albo na złe. Najlepiej byłoby zachować dystans wobec stadnego myślenia. Umysł zbiorowy może zostać wykorzystany do niecnych celów. Zależy, kto będzie nim rządził. Zgadza się. W umyśle zbiorowym wasza cząstka nie należy już tylko do was. Człowiek będzie jak pszczoła robotnica, pozbawiony indywidualności. Borg ze Star Treka to umysł zbiorowy. Myślą kolektywnie, nie jak jednostki, a to indywidualność czyni nas ludźmi. Utrata jej byłaby czymś przerażającym, jak wstąpienie do sekty. Najlepszym sposobem na stworzenie armii zombie byłoby połączenie ich mózgów przewodem przyłączonym do kogoś, kto wie, co robi i atakuje strumieniem informacji. Pracujcie ciężko na rzecz swojego pana. Wcale mi się to nie podoba. A jeśli chce się wycofać, jest przycisk ewakuacyjny? Miejmy nadzieję, że z umysłu zbiorowego będzie się dało uciec.
Ale dziś czujemy się nadzy i osamotnieni, kiedy musimy włączyć w telefonie tryb samolotowy. Wyjście ze zbiorowego umysłu będzie zapewne strasznym przeżyciem. Ten cały umysł zbiorowy zaczyna mi przypominać Koreę Północną na sterydach. To najgorsza z możliwości. Niewykluczone też, że będzie to wolność, oświecenie i dobrobyt. Gdy połączymy się w jedność, czy znikną w końcu konflikty i cierpienie? Jeśli jesteśmy tym samym, to krzywdząc ciebie, robię też krzywdę sobie. To zmienia oblicze gniewu, wojen i miłości. Bo kochając ciebie, kocham również siebie. Możemy przedzierzgnąć się w coś niewyobrażalnego, w inną istotę, superorganizm. Czy umysł zbiorowy jest nam niezbędny do przetrwania? Dotąd zawsze byliśmy jednostkami, ale stare przysłowie głosi, że w jedności siła. Moim zdaniem, żeby dotrwać do dalekiej przyszłości, musimy się połączyć w zbiorową świadomość, potężniejszą od indywidualnej. To ekscytująca, ale i dziwna perspektywa. Widzę to jako wielką rafę koralową. Bogactwo nowych form, umysłów, świadomości. Nie wyobrażam sobie szczegółów, bo sądzę, że to nie na mój nędzny ludzki umysł. Mrówka nie może zrozumieć budowy miasta, a my nie rozumiemy dalekiej przyszłości. Ale widzimy, że zza tych chmur coś przeziera. Oto przyszłość, ku której zmierzamy. Za milion lat będziemy się porozumiewać ze zwierzętami i obcymi, a co najważniejsze, w końcu się zjednoczymy. Może za tymi chmurami znajdziemy właśnie siebie samych. Właśnie. Być może zbudujemy nową przyszłość, naszą własną wieżę w odległej galaktyce. Byłby to dowód naszej wielkiej pomysłowości. Obraliśmy kurs na gwiazdy. Umożliwia to nadchodząca rewolucja, która wyniesie ludzką świadomość aż do stratosfery.